Cześć, ja jestem Hyperek i witam Was w kolejnym odcinku z Minecraft Dungeons. W dzisiejszym odcinku będziemy przechodzili kaktusowy kanion, tutaj. Już lecimy go robić, tak jak powiedziałam, ale jeszcze, tak jak w każdym odcinku, pokażę, co się zmieniło w naszym zestawieniu, w naszym secie. Laska bojowa z enchantami trafienie krytyczne i grawitacją. Lisia zbroja z ostudzeniem, ochroną i, zapasy jedzenia, tak to się nazywa. A także kusza harfowa z mocą i wielostrzałem. Jeszcze chciałbym tylko wytłumaczyć, zanim zaczniemy. Laska bojowa, tak samo jak na przykład tutaj jeszcze w moim ekwipunku dwie kusze albo spaczone nasiona, są nowymi rzeczami, które zostały dodane w nowej aktualizacji, która dodała, jak widzicie pewnie na górze, wyspiarskie krainy. Tutaj się otworzył portal i można wejść. No i mamy wyspę, pierwszą wyspę, jest to taka dżunglowa wyspa, ma na sobie trzy poziomy. Ale i to jest, i ona jest DLC, tak samo jak ta wyspa, tylko ona jeszcze zostanie dodana. A na razie mamy DLC, w której jest ta wyspa. I tą wyspę przejdziemy sobie innym razem, bo na pewno ją przejdziemy, tylko jakoś później, jak skończymy może tryb, fabularny. I przeszedłem bossa, obsydianowy szczyt, ostatniego bossa, więc odblokowałem tryb apokalipsy. O, tutaj już można wejść. I mamy wszystkie poziomy do zagrania. Jednak najpierw sobie na spokojnie po kolei przejdziemy tryb ten fabularny na przygodowym, a dopiero potem przejdziemy do apokalipsy. Ale dobra, to tyle ze wstępu. Już chodźmy do kaktusowego kanionu. Moc najwyższa, chociaż i tak mamy dużo wyższy poziom. No bo jeszcze mówię, no, pomiędzy odcinkami trochę pograłem i mi się ten set zmienił. Jak można było zauważyć. Zresztą, no, mówiłem o tym. The Arch-Illager seeks to summon armies of the undead using a power that rests deep within an ancient and forgotten desert temple. Finding the temple, however, is an adventure in its own right, for the entrance lies hidden somewhere in this canyon, a sprawling maze of malevolent mobs and lost secrets. Okej, tutaj zasil magiczną latarnię jest pierwszym questem. Okej, więc idziemy dalej. Tutaj się wysunął taki most, bez niego nie moglibyśmy przejść. No i dobra, walczymy. Tutaj, jak widzicie, grawitacja i obrażenia krytyczne działają jak najbardziej. A jeszcze mapę sobie odpalę. No dobra, wszystko mamy, to idziemy walczyć z potworami i zwiedzać poziom. No i tak jak zawsze to jest na początku. Zawsze to jest tak, że są takie proste potwory, nic specjalnego, chociaż tam widzę, jakieś są zenchantowane. Myślę, że mogę go z kuszy, ich z kuszy załatwić. Okej, pozałatwiani. No i na początku zawsze są takie raczej prostsze potwory, prostsze moby, więc nie musimy się spinać. Dobra, okej. Doszliśmy do jakiegoś, do jakiejś lokacji. I tutaj tak, jest skrzynka po środku, tam widać u góry ekranu. I w niej są, czego by się można było spodziewać. Są po prostu w miarę dobre rzeczy, ale dookoła jest też mnóstwo potworów, z którymi najlepiej od razu się rozprawić, bo potem będzie łatwiej nam tą skrzynię otworzyć. Dobra, no to już się rozprawiłem. A nie, tutaj jeszcze są jacyś. To chyba na razie wszyscy. I no, emeraldy, potki i zbroja.
Może być. Więc przemierzamy dalej poziomy. O, i zaopatrzenie pierwsze. Strzały i regeneracja się na pewno przyda. Jakiś. I teraz mijamy most i za chwilę powinniśmy dostać questa, w którym musimy zasilić latarnię, z tego co dobrze pamiętam. O, dokładnie. Już mamy tego questa i musimy po prostu, tak jak na początku, włączyć kilka magicznych latarni. Wszędzie mamy oczywiście dostęp i musimy pokonywać jeszcze po drodze potwory. Nowy cel, znajdź świątynię. No dobra, to tutaj już wszystko zrobiliśmy. I teraz musimy się kawałek wrócić, żeby pójść dalej do następnych zadań. Tutaj jest już prosta droga, no i idziemy. Tutaj wcześniej ten most, nie wiem czy zwróciliście uwagę, no nie było go. Tak samo jak na początku był zapadnięty. Okej, doszliśmy już do potworów, bo mówię wam, teraz dosłownie nie było nic, po prostu była taka pusta przestrzeń, więc praktycznie nic was nie ominęło. No dobra, no i musimy po prostu iść do tej świątyni, takie jest nasze zadanie. Mijamy potwory, walczymy. No. I w sumie o to chodzi, no co ja będę gadał, przecież każdy wie, że o to tutaj chodzi. No i chodzi też o dobrą zabawę, oczywiście. Dobra. W ogóle wakacje się niedawno zaczęły. I no myślę, że nie tylko ja się z tego cieszę. Założę się, że wszyscy się cieszą. No, co nikogo nie dziwi. Przecież każdy uwielbia mieć dużo wolnego. Oj, oj, oj. Trochę ich tu dużo. Musimy się wyleczyć. Dobra. Oj, 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 ach. Creeper. Czasem nie zauważę, że nie mam naciśniętego przycisku ataku, albo że nie strzelam. No i za późno się zorientuję i potem dostaję niepotrzebnie obrażenia. O! Świnka. No, kilka rzeczy. Totem osłony, Cordelas i tam. Potkę na szybkość. O, i jeszcze od razu mamy zaopatrzenie. Idealnie. To jest miejsce na klucz. Musimy znaleźć klucz. No i włożyć go tutaj, dokładnie tutaj. Bo teraz nie możemy go otworzyć. Musimy znaleźć klucz, który jest tutaj blisko. Zaraz go znajdziemy. Oj, oj, oj. Nie mogłem pozwolić, żeby ich tutaj wzmacniali. O, jeszcze emeraldy dał. O, dobra, tu jest klucz. Ale jeszcze zanim to zrobimy, musimy zawalczyć. Mini boss fighta. Czy co to tam jest? Aha. Myślałem, że z tego co pamiętałem, to było dłuższe, no ale dobra. Bierzemy klucz i idziemy do tej żółtej kropki na mapie. Lub po prostu tam, gdzie mamy ten znacznik. Tutaj możemy ich ominąć, bo nie ma co niepotrzebnie z nimi walczyć. Teraz możemy tutaj ich sobie dokończyć. I następne... I brama się otworzyła, więc możemy iść dalej. Ach, niech to. Nie odzywałem się. Chciałem się trochę skupić. Ale mnie pokonali. No niech, niech to. Okej, teraz musimy znaleźć klucz do tej bramy, którego no już może nawet zauważyć. Tam siedzi. Wydaje mi się, że... O, dobra. Wydaje mi się, że już lepiej załatwić tego czarodzieja.
No i tutaj rozprawić się z resztą, czyli z tym szkieletem i posuchem. Teraz bierzemy klucz i musimy szybko uciekać, bo no już się pojawiają potwory. A, które będą mi chciały zabrać ten klucz. Weźmy sobie jeszcze mięsko. A konkretnie schab. To będzie nam dodawało życie. Uciążliwe jest to, że za każdym razem jak nas uderzy jakiś potwór. O właśnie, to nam zabiera klucz. Ojojojojojoj. Musimy się wyleczyć trochę. Oj, było blisko. Dobra, jak załatwiliśmy maga, to możemy się zająć resztą. No i porobieni. Zostali porobieni. Mhm. Tu nic nie ma. Oj, oj, oj. Ile creeperów! Oj, trzeba ich tutaj wyminąć i załatwić maga. Wtedy już nie będą problemem. Aaa! Ta grawitacja jest naprawdę niezła, ale no często mi przysyła do mnie też tych. Przysyła do mnie creepery, więc i mogą do mnie się szybciej dostać i no, szybciej wybuchają. Więc to nie jest taki enchant do końca pozytywny. Czasami mi przeszkadza. Czasami mi wręcz przeszkadza. Okej. Okay. Tego miejsca nie pamiętam. Tu widzę jakiś wielki plac. Ale czy tutaj coś było? Niezwykłego? Nie wygląda. To idźmy za... Idźmy tam, gdzie musimy. A, okej. Okay. Czyli jest brama i musimy zawalczyć. O! Już mag. Ajajajaj! Jest mag, musimy go od razu pokonać, bo naprawdę ci magowie to same z nimi problemy. A, wystarczyło sobie użyć żniwiarza, żeby wszystko wyczyścił. To już? A nie, jeszcze. Jeszcze jest kolejna fala. Dużo szkieletów i creeperów. No i ten nekromanta. Jeszcze. Wow! Ile creeperów. Pieska sobie przyzwijmy, trochę nam pomoże. Na pewno. A, niech to. Druga śmierć. O, ale przynajmniej otworzyliśmy bramę. Niedobrze, z jednym życiem, no teoretycznie dwoma życiami, może być ciężko. A nie, z jednym życiem, no nie, to mi się coś musiało pokićkać. Źle policzyłem. Tu coś jest? O. Dziwne. Wyglądało jakby tu coś było. Jakaś skrzynka? Czy coś? O. I to już chyba... koniec. No dobra, ten poziom był krótszy niż myślałem. Niż go zapamiętałem. Ale w sumie... nie ma tego złego. W sumie, jeśli odcinek jest za długi, to też nie jest najlepiej. Magiczna latarnia. Nie używałem tego nigdy, ale no, ogólnie wiem, jak działa. Tak jak żniwiarz, kiedy zabijamy potwory, dostajemy duszę. I potem te dusze możemy zużyć właśnie na taką latarnię, która działa jak taki promień. Strzelamy takim promieniem, który zadaje wysokie obrażenia na sekundę. No dobra, więc teraz przeszliśmy kaktusowy kanion. Jeszcze możemy niektóre rzeczy, które dostaliśmy, posprzedawać. Na przykład ten kordelas. Totemu osłony też nie używam. Kolejny kordelas. Krótki łuk. Zbroja. Jeszcze jedna zbroja. No i myślę, że tyle jak na razie posprzedaję, bo te rzeczy mogą mi się jeszcze przydać. To jest więzienna kosa, jeszcze tak powiem tylko, bo jest unikatowa, więc może zwrócić waszą uwagę. Niestety jej poziom jest niższy niż tego kija samobija, ale jest naprawdę jest dobra całkiem. Ma w miarę daleki zasięg,
czasami skuwa wrogów takimi łańcuchami. O, widzicie? Takimi łańcuchami. Uda mi się jeszcze raz pokazać. O, dokładnie. Takie łańcuchy. I to znaczy, że wtedy ci przeciwnicy nie mogą się ruszyć aż tak daleko. No i moje enchanty, czyli promienisty cios i wirowanie. Tutaj widać, że czasami jak uderzam, to mnie leczy. A tutaj, że... o, widzicie? Drugi atak zawsze jest taki... Dookoła mnie pojawia się taki wir. No i to zadaje obrażenia wrogom, którzy są dookoła mnie. Czy coś jeszcze chciałam powiedzieć? A tak, dokładnie. Balsam na duszę już nie jest balsamem na duszę, jest duchowym uzdrowicielem. Ech. Znicz dla balsamów na duszę w komentarzach. Szkoda, bo naprawdę nazwa balsam na duszę mi się podoba, bo teraz duchowy uzdrowiciel to jest takie strasznie pospolite. No dobra. Mamy jeszcze 408 emeraldów, to możemy je spróbować, możemy jeszcze coś za to kupić. Zbroja złodzieja. O, niezbyt dobra. Kilof. Obrażenie ma nawet nie takie najgorsze. Ale i tak uważam, że ta laska bojowa czy ta kosa jest lepsza, więc usuwam go również. Kusza. Zwykła. No nie, moja jest zdecydowanie lepsza. I coś jeszcze? Zbroja najemnika. No ta moja lisia zbroja jest też zdecydowanie lepsza, no więc nie. Okej, no nie udało się zdobyć niczego przydatnego. Ale mimo to odcinek i poziom był bardzo super. Dziękuję wam za oglądanie. Ja byłem Hyperek. Trzymajcie się. I cześć!